Zanim odczytam Wam wiadomość otrzymaną od informatora, opowiem Wam dowcip. Ustalmy, że rzecz dzieje się na przykład w roku 2019. Pewien emerytowany oficer Ludowego Wojska Polskiego przychodzi do domu i mówi do żony: Twój syn jest debilem. A ten syn, gdy to usłyszał, dajmy mu na imię na przykład Rafał, krzyczy z malutkiego pokoju: To twój jest debilem. Obecna sytuacja buntu Jacka na szkolnej z zastopowaniem przyjazdu do Mazura na skutek ciągłego ubliżania mu i wyzywania od Meneli itd. stwarza bardzo dogodną pozycję do tego, aby stojący pod ścianą Konon został przymuszony do tego, żeby publicznie do kamery przeprosił widzów za te lata jego wobec nich kłamstw i mitomanii, a zatem Konon dla dalszych z Jackiem kontaktów powinien po kolei według ich wykazu najpierw wytłumaczyć się, dlaczego skłamał co do tego i tego, a następnie po oddzielnym, każdym takim się wytłumaczeniu przeprosił widzów, których ten cymbał przez tak długo brał za idiotów, sądząc, że wszystko co powie, zostanie w ciemno przyjęte. Zacząłbym od chyba najważniejszego, czyli przyznania się do tego, że jest z Kętrzyna, czyli z Mazur, dopiero w kolejnych punktach zaś jego wycofania się i przeprosin za bajki o byciu organistą, posłem ochroniarzem papieża Jana Pawła II, adwokatem, pułkownikiem Wojska Polskiego z 20-letnim stażem w służbie i te ostatnie bzdury o byciu mężem dawnej sąsiadki Agatki i ojcem jej czwórki dzieci, na co nawet ten rozmodlony katolik przysiągł na filmie na Matkę Boską i Boga. Myślę, że Jacek nie znajdzie innej lepszej okazji do tego, aby Konon teraz do wszystkiego się przyznał, o czym tyle lat kłamał w bezczelny sposób.